Hello, hello, witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Tutaj, Chanta. I to będzie drugi odcinek z serii y, odcinków eventowych, tak? Początkowo miał być to jeden długi odcinek, ale stwierdziłem, że po prostu za dużo się nagadałem y, troszeczkę i to będzie niestrawne dla Was. Dlatego postanowiłem podzielić to na dwa filmy. Y, to też po prostu y, taka wstawka, i lecimy z kolejnymi eventami. Yeah. Mm -hmm. Okej, okay, także trzecim eventem, który sobie dzisiaj yy, pokażemy, właściwie trzecim takim, yy, jak to się nazywa, Reoccurring Event, czyli takim yy, pojawiającym się eventem, jest yy, event na planecie Ilum i dotyczy yy, Nacji Gry. Tutaj już możemy sobie w reputację spojrzeć. Yy, o, właśnie. The Enclave. Tak się nazywa reputacja, która dotyczy właśnie tego eventu. Yy, no i jak. W przypadku pozostałych dwóch już wcześniej omawianych znowu musimy się udać do floty czy to imperialnej czy to republiki. No i oczywiście albo pod, słuchajcie, albo pod przejście do Kartel Bazar, albo, no właśnie, tutaj są, tu jest Mission Departures, tu jest Huta Korriban, a tu jest Dromund Cas, czyli że, no to, to, co jest zawsze, zawsze naprzeciwko Kartel Bazaru, albo w tym miejscu, albo właśnie tutaj, gdzie ja jestem, znajdziecie, jak w przypadku Plagi Guli znowu terminal z, no, terminal z, z wiadomościami. I niezależnie, czy to Imperium... Czy to, czy, to, czy to właśnie Republika? Najpierw mamy ten terminal, następnie w formie dla Imperium pojawi się właśnie Orotuk. E, tak, widzicie, robocik. E, w momencie, kiedy jesteśmy po stronie Republiki, e, to zamiast tego robocika pokazuje, to przechodzi jakiś koleś i po prostu nam opowiada. O tym co się dzieje, mianowicie na planecie Ilum. Planeta Ilum to jest, słuchajcie, planeta, która ma dodatkowy zupełnie story arc, który nie jest w głównej linii fabularnie ani w żadnym dodatku, ani w żadnym fabularnym dużym dodatku. Także to jest osobny zupełnie story arc. nie ma żadnych obostrzeń na dostanie się na tą planetę i wykonanie z tego story arcu. także. Jako darmowy gracz, jako free-to-play, możecie na tę planetę się znaleźć. Historia Ark do Ilum znajduje się. Nie pamiętam gdzie gdzieś właśnie tutaj. O, nawet popatrzcie, jest robocik T96 yy, i on właśnie ma story arc do Ilum. One są zaznaczone tak samo fioletowym, fioletowym znacznikiem, także yy, będziecie zawsze też widzieć gdzie to jest i nie wiem czy on się nie pojawia po osiągnięciu 50 levela, w sensie wam się po pojawia po prostu story arc, myślę, że, że, że coś takiego. Tak jak mówię, zupełnie nowa planetka i tam się za chwilkę udamy, żeby wam wszystko powie pokazać. Mianowicie yy, na planecie Ilum pojawił się dziwny, obcy statek. Znaczy, jeżeli możemy mówić tutaj o jakimśkolwiek formie, wiecie, obcych w, w tym uniwersum, bo przecież tutaj wszyscy są z różnych planet. No ale tak, pojawia się pewien pojawia się pewien statek gdzieś tam na planecie Ilum, On chyba częściowo tam z, co, coś się z nim dzieje. Pojawia się jakaś inna organizacja, która za, zaczyna zbierać jakby części tego statku, czy artefakty, które z tego statku wypadły. My mamy natomiast pomóc w całej tej sprawie. No i tutaj jak widzicie właśnie mamy em, handlarzy do, do reputacji właśnie z tego, z tego eventu. Grey Reputation Vendor i GRI Equipment Vendor. No i tutaj możemy sobie kolejne rzeczy kupić. Tu są jakieś schematy, widzę na co to jest. GRI Helix Compound, tak? To jest Grey Helix, to jest właśnie waluta, którą jest bardzo ciężko zdobyć w tym evencie. No widzicie, część jakiejś artów właśnie do, do naszej bazy. Tu jakaś autoryzacja znowu. Um, co to jest to? Aha, to są jakieś spidery które są. Wow, fajne, nawet nie przyglądałem się temu wszystkiemu. Na przykład taki speeder. Aha, transfer, ok, w porządku. Tutaj mamy standardowo, na pomarańczowo, jakieś tam broni i tak dalej. Gry Ambassador, czyli możemy mieć jakiegoś tam sprzedawcę kolejnego do naszego. Do naszego strongholda kolejne rzeczy do strongholda. Tu mamy znowu schematy na. A to są kryształy, dobra. Schematy na kryształy, ale to nie zobaczymy, niestety, jak ten kryształ wygląda. No i drugi do ekwipunku to już standard, chociaż właśnie nie, nie bardzo wiem, dlaczego te rzeczy nie znajdują się w, u tego drugiego handlarza. Mniejsza z tym nie ma tego jakoś bardzo dużo, aczkolwiek ten grey helix, który, który jest walutą właśnie tego eventu, jest bardzo ciężki do zdobycia. Właściwie. Zresztą wam zaraz, zaraz to pokażę, jak to wygląda już na planecie Ilum. No i witamy na planecie Ilum, która no, wygląda dosyć surowo. Pierwsze moje skojarzenie to, to z Elpis, z, z Borderlands, czyli Księżyc Pandory. Tam były no, podobne, podobne klimaty w pewnym momencie. No, jak możecie zobaczyć tutaj, kurczę, niebo widać tutaj jakieś spadające y, meteoroidy, coś tam. Nie wiem, ta nomenklatura z tymi meteorytami jest teraz tak udziwniona, że już nie wiem, co to jest. Coś tam spadające. O, właśnie, jakieś, y, jakieś następne przyleciało. Tutaj widzę w ogóle pas taki mamy. jakiś asteroidów czy coś. A następne jakieś inne księżyce. Tam widać galaktykę. Ogólnie planeta... <laughs> Pierwsze, co jak tu przyleciałem, to myślę, że tak, kurczę, no ta planeta to generalnie... To tutaj w ogóle jest jakaś atmosfera. No ale w sumie... Jakby spojrzeć, jest to planeta no lodowa, wielki kawał lodu, i. No i wszędzie mamy gwiazdy, ale po prostu jest noc, więc tutaj jest wieczna noc, no bardzo takie no, surowa ta planeta, bym powiedział, pod tym względem, i dosyć taka mroczna. No i dobra, kiedy jesteśmy już na Ilum, to lecimy sobie w ten rejon, właśnie do. Um, to jest Western Ice Shelf, to jest akurat tylko platforma, na której się znajduje, ale... Region się nazywa, czy właściwie Spaceport, jak się nazywa? Imperial Firebase 3, aha, to jest to, ale chciałem zobaczyć, jak się ta dzielnica nazywa. Dobra, to nie ma aż takiego dużego znaczenia, no w każdym razie jesteśmy na takiej platformie. Jest natomiast też druga platforma gdzieś Republiki, ja tego nawet nie sprawdzałem. Zaraz zobaczymy. Nie, Western Ice Shelf, tak się nazywa ten region, dobra, niech będzie. No i jak przy każdym... znaczy nie, nie przy każdym, ale jak po, podobnie jak przy evencie związanym z, z regulami. Tutaj również sprzedawców mamy y, mamy na miejscu eventu. Tutaj jest coś ciekawego, ale tu się nic nie dzieje, dobra. Durage teleporter. Co to nam daje? Aha, możemy się. Tak, faktycznie to, możemy się przeteleportować, uwaga, do innych regionów y, tutaj. I o co w ogóle tu chodzi? Tutaj mamy, jak widzicie, y, tego, Reputation Missions, tak? Mamy tutaj yy, no, Dispenser misji, tak go nazwijmy. No, jak widzicie, mamy na event i na PvP, dlatego, że ten event też się opiera w części na PvP, yy, więc mamy Daily Questy. Które możemy sobie, jak widzicie, robić. One wszystkie są czerwone, dlatego że ten event, uwaga, pomimo że jest z dostępem dla darmowego gracza, jednakowoż nie polecam jako darmowemu, Wam jako darmowym graczom, jeżeli byście mieli grać samemu. Ja szczerze mówiąc, spędziłem tu godzinę i niewiele zrobiłem. Dlatego, że no po prostu to wszystko jest na level 50. Właściwie potwory są domyślnie od 52 poziomu. Natomiast wiadomo, jeżeli, jeżeli przyjdziemy kimś na wyższym poziomie, to domniemam, że potwory po prostu się wyskalują. No, jak widzicie, mamy trzy jakby daily questy. Jednego heroika, którego nie wiem, jak często można robić. Ok, tu mamy Grid Attacker, Repetition Trophy. okej. Okay. Czy mam jakiegoś Heroika? Ja szczerze mówiąc, zrobiłem tylko te 3 Daily. Ten Heroik jest po prostu za trudny do zrobienia samemu. Musiałbym tutaj się z innymi graczami też mm, pokwapić na ten event. Yy, no i dwa do PvP. I to wszystko jest. Aha, to też jest. Yy, data Core. Grand, yy, medium. Aha, to jest średni. Aha, czyli to są tak naprawdę, to jest. Yy, no, ma, małe, mała ilość. Yy, tutaj średnia ilość. No i ten fioletowy z Heroika to jest. Nie, to jest coś innego. To jest Grey Helix, o właśnie. I to, i to jest właściwie misja heroika, Heroic to jest jedyny, jedyna z sześciu misji, która nam daje tego Grey Helixa. Czyli tak naprawdę trzeba by mieć bardzo, bardzo dużo tych heroiki, heroików porobić, żeby móc. żeby móc to natrzaskać Tak więc, no, tak jak mówię, no, ja wam się postaram pokazać, jak to tutaj wygląda. Wezmę te questy, i, i za chwilę zobaczycie jak to wszystko wygląda, aczkolwiek no. Niewiele tutaj zdziałam, no więc możemy się bezpośrednio, tak jak mówiłem, przeteleportować tutaj na północną strefę. Jak widzicie, również tutaj na, na tą strefę PvP z tej platformy, możemy się teleportować, co jest pomocne. Aczkolwiek, no zobaczcie, 52 poziom, 52 poziom, 52. Tego nawet nie zaatakuję, bo wiem, że od razu przegram. Tutaj ktoś próbował coś zabić i chyba przegrał. Moglibyśmy spróbować z nim dogadać. Koleś ma który? 70. poziom kurczę. Spróbujmy zobaczyć, czy się nam poszczęści i przyjmie nas do grupy. Może coś razem zdziałamy. I sorry. Yy, already... on już jest w jakiejś grupie. Co, nie może nas dołączyć? Naprawdę jest w grupie? Nie widzę, żeby ktoś mu tutaj pomagał. Hm, no ale może. No dobra, to zostawmy go w spokoju. Tutaj jest właściwie to, to, ten statek, z którego właśnie pobierają całą tą technologię. I to wiem, że musimy coś znaleźć, ale szczerze mówiąc mi się tego, tego nie udało zrobić właśnie. To jest ten jeden z, z daily questów. Dwa pozostałe tak naprawdę zrobiłem. I nawet się tam nie zbliżam. Nawet się tam nie zbliżam, bo po prostu wiem, że niewiele zdziałam. No właściwie przez, te, przez tą, no może nie, nie godzinę, może pół godziny, może, może troszkę więcej, udało mi się tylko dwa daily questy zrobić, z których no, pozyskałem jedynie co to reputację i to w bardzo niewielkim stopniu. Jedno z nich polega właśnie na zbieraniu tych kryształów, więc nie jest jakoś mega wymagające, jeżeli nic z nas nie dopadnie. Z tym się też coś chyba robi? Nie jestem pewien, przypuszczalnie odpalają się później jakieś kolejne questy po, po wykonaniu tego głównego daily. No i tak tu się chodzi, tutaj widzę, że ktoś przede mną przechodził i wyczyścił wszystko, tu się powinno bardzo dużo spełnować wrogów. O, no i tutaj na przykład mamy, no i spróbujmy, Seath Warrior'em oczywiście. Jak możecie zobaczyć, ok. ci schodzą dosyć prosto, natomiast już z tymi yy, kolesiami... W, 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 na poziomie light chyba, czyli tymi złotymi, o tym gościu mówię. No już jest problem i trochę się go tutaj tłuczę. będąc na 50. levelu. No niestety, nie jest to event przeznaczony właśnie dla free-to-play, pomimo że free-to-play jak najbardziej mogą grać, więc tak jak mówię, zachęcam do dogadania się z jakimiś innymi graczami, bądź po prostu, jeżeli macie znajomych, przyjaciół, chociażby, nie wiem, babcie. To, to może babcia nam też pomożesz, pomoże w robieniu tego eventu. No i trzeba oczywiście nadmienić o evencie Dark versus Light. To jest, słuchajcie, coś, co weszło w, właściwie już w Prepaczu. W Prepaczu do, do, do 5.0. Czy tam jakieś 4,7, 4,8, nieważne. I mogliśmy sobie wytworzyć nową postać. Nowa postać została, została przyporządkowana do eventu Dark vs Light. To wtedy nam się objawiało w postaci takiego na, na ekranie logowania, była taka dodatkowa ikonka na postaci. No i wtedy m, tą postacią grając, tymi starymi nie, czyli czyli właściwie już altami, grając, y, robiąc niektóre rzeczy, mogliśmy właśnie tutaj y, dostać różne rzeczy. To Podstawą było na przykład zdobycie 25. levela i tak jak widzicie tutaj jest Heroic, Legacy, Villain, Champion, Eternal, Legendary, tak, kolejne, kolejne jakby stage. Tego trzeba, trzeba, trzeba wykonać, no i za zdobycie właśnie całego, całego tutaj levela dostawaliśmy e, paczki, e, te Dark versus Light. E, no i te paczki można sobie tutaj zobaczyć właśnie w item stashu. Proszę bardzo, tutaj są już rozpakowane różne rzeczy, dostałem niektóre wykorzystałem, niektóre czekają na wykorzystanie i tak dalej. Dalej, jakiś tam 50 level do zdobycia, do zrobienia 3, 3 podstawowe flashpointy po jednej lub drugiej stronie. I takie tam różne rzeczy. Niestety, te, te dwa pierwsze są związane z tymi aktywnościami FTP, natomiast reszta już niestety wymaga posiadania subskrypcji. Tutaj również mamy 50 level dla wszystkich, 4, dla wszystkich 8 klas oraz 6 Tutaj tych do wytwarzania 550 poziom przy kroskilach, które, które wytwarzają coś, nie, nie zdobywają, tylko wytw nie, no tak, nie pozyskują, tylko wytwarzają. Natomiast tak jak mówię, no to, to dotyczyło tylko tych postaci, które były w Dark Versus Light, Light Event. Kiedy wszedł patch 5.0, to zostało zresetowane kompletnie, więc ja tutaj miałem osiągnięcia, właśnie te tych dwóch pierwszych miałem zaliczone, stąd mam paczki właśnie natomiast. Yy... Natomiast to zostało zresetowane, i w tym momencie jest dostępne. Jest to powiązane po prostu z Galactic Commandem, o którym już opowiadałem wam w odcinku, co się zmieniło w patchu 5.0. No i właściwie ten event jest teraz dostępny, tak jak mówię, tylko i wyłącznie dla subów, którzy do tego mają dostęp, i tyle. I w sumie tyle tylko mogę nadmienić, i przejdziemy teraz do ostatniego eventu. Psst. Ostatni z eventu, który wam chcę pokazać, jest to event, no, który też jest eventem powtarzanym, a acz powtarzalnym, aczkolwiek. No, powtarza on się do, dosłownie co rok. Dlaczego? Dlatego, że. Hej, Boże Narodzenie, trzeba jakoś to uczcić. Oczywiście Bożego Narodzenia nie ma tutaj, bo nie ma tutaj, nie wiem, Jezusa, który się urodził jako Bóg i nie ma jak świętować jego urodzin w tym uniwersum, ale bardzo fajnie sprytnie zrobili to. Zrobili to słuchajcie. Ci twórcy i wymyślili Day of Life event. Czy tam po prostu Dzień Życia jako święto, właśnie tutaj, w tym, właśnie tutaj, w tej grze. Więc jak jest Boże Narodzenie, co roku pojawia się właśnie ten, ten Dzień Życia i on jest tam nazwany, wiecie, 2014 15 w tym 2016, za 2017, no wiadomo. I te dni życia odrobinę się od siebie różnią, jeżeli chodzi o to, co można w danym roku dostać. Pierwsze co, no to udajemy się, słuchajcie, oczywiście, do floty. I tutaj w Galactic Trade Market, w tej, tej części floty, gdzie jest właśnie Galactic Trade Market, mamy właśnie jakichś tych Live Day Riverów, Widzę? Tutaj sobie jakieś, czekajcie, ja zejdę z tego mounta. Tu sobie jakaś pani gra na jakimś, jakimś śmiesznym urządzeniu. Tu jakiś Droid też. Natomiast mamy takiego oto gościa, którego mało co widać, bo wszyscy tu stoją. Który jest wędorem dnia życia. I u niego możemy kupić całkiem sporo różnych rzeczy. E, na przykład tutaj widzicie jakiś, jakiś świąteczny, słuchajcie, mount. Yy, po prostu kurczę, jakiś speeder Zerka Corporation, który ma na sobie światełka, i takie tam o, Mamy jakiegoś tam yy, małego wampa z planety Hot. Jakieś butki świąteczne, że czekajcie, akurat muszę to ściągnąć, o, czerwone świąteczne buty na przykład mamy, e, tutaj później jakieś świąteczne, e, słuchajcie, e, wystroje e, do naszego strongholda i tak dalej. I to wszystko możemy sobie gdzieś tam jakoś pokupować za walutę, która nazywa się, uwaga, snow-covered parcel, e, parcel w tym momencie, nie, nie, nie wiem, co akurat oznacza. Parcel, parcel. Dobra, mniejsza z tym. Paczka taka. A, okej, okay, dobra, tutaj właściwie mam, mam już, tak widzicie, cztery, cztery takie paczki pokryte, pokryte śniegiem. Ale co możemy tu kupić? Możemy. Aha, no i to jest waluta, za którą kupujemy. Jak ją zdobyć? Na początek kupujemy sobie. coś, co się nazywa Life Day Snowball Bomb. Yy, mamy też również tutaj takie drzewko, no jest taka, taki fajerwerk, właściwie, którego możemy odpalić, nawet Wam to mogę pokazać. No, odpalmy go nawet tutaj, no nie, tak, żeby go było widać. Więc to jest taki jednorazowy, jednorazowego użytku yy, firewerk, który sobie tak kładziemy na ziemi, cyniemy się i popatrzcie, taka się jakby, wiecie, w stożeczka tu poleciała, taka niby choinka czy coś, nie? No, ale to jakby nie ma znaczenia. Natomiast to, co nas interesuje, to właśnie to. Live Day Snowball Bomb. I w tym momencie wystarczy, że weźmiemy dowolnego gracza i rzucimy w niego śnieżką. No, akurat nic nie poleciało. Mamy 15, uwaga, procent szans na to, że poleci nam te, właśnie taka paczka. Więc po prostu możemy... No, tylko, że tu jest jakiś cooldown. Pytanie, czy da się to, wiecie, na przykład mieć dwa takie? No, raczej, raczej wątpię. 1000, ten to, to nie jest zbyt dużo, ale to nie, cooldown będzie wspólny na nich. O, dokładnie, no, bez sensu było. No nic, w każdym razie yy, mamy coś takiego. Yy, I teraz możemy w graczy rzucać autentycznie śnieżkami, i mamy 15% szans na to, że po takim rzucie yy, właśnie dostaniemy. Na niego nie możemy rzucić, ale na innych kompanionów możemy rzucić, yy, że właśnie yy, z takiego rzutu yy, wypadnie nam ta yy, świąteczna paczka. I teraz tak, jak widzicie, sporo osób już ma te śnieżynki, wyłącznie ze mną, mamy te śnieżynki na sobie. I tutaj jak popatrzymy w efekt, to jest napisane, że to jest taka, wiecie, w tym momencie odporność i albo mi ten efekt musi zejść po jakiś tam... Tu mam snowflakes 1 minuta, 3 minuty 40. Po jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, jakimś tam czasie 5 minut czy, czy iluś, nie, ten efekt zejdzie ze mnie, i wtedy, jakby, wiecie, następna osoba może dostać, wiecie, rzucić we mnie i dostać, albo mogę to manualnie po prostu sobie kliknąć prawym i zdjąć ten efekt. Natomiast, o, następny we mnie rzucił, natomiast, o, i, i następny. Nie jest to do końca prawda. To, że mamy coś takiego, to nie jest do końca prawda. Możemy wrzucić winną osobę, która, na której już to widnieje, i dalej dostać tą świąteczną paczkę, jeżeli jesteśmy pewni, że to nie my rzuciliśmy na tą y, osobę śnieżką. Czyli po prostu ten efekt, y, ten efekt y, się utrzymuje dopiero jeżeli my rzucimy w tą osobę śnieżką, a nie że po prostu ma ten efekt na sobie. Więc to jest niezgodne. No teraz mi się nie udało. Niemniej, niemniej jednak po prostu. Trzeba rzucać z tymi śnieżkami i tyle w ludzi. No i tu mamy tego wendora, jak widzieliście. Tam mamy różne rzeczy. Natomiast, co jeszcze Wam chętnie pokażę, jeżeli przejdziemy się w tym momencie do y, części, która nazywa się Strongholds and Cruise Skills, do tej drugiej części Imperi y, ten, floty. Imperialnej akurat, no bo tu strona Imperium, przejdziemy się tutaj do. Aha, i w ogóle za zdobywanie tych paczek dostajemy teraz y, też y, tego. Y, 50 punktów y, do. No zła, albo dobra, do, do alignmentu, więc, więc poko to jest. A no i na przykład możemy tutaj kogoś rzucić. Wiecie, no to ma kilka sekund takiego cooldownu. O, i teraz ktoś musi wejść w tą śnieżkę, bo inaczej... O, chyba ja wszedłem, ale to nic nie da. I jak sobie tu wejdziemy, to tu się... A właśnie, tu gdzie ludzie stoją, to tu się, słuchajcie, pojawił... O właśnie, pojawił się taki vendor następny, którego nie widać, który nazywa się... Uh, anniversary Personnel uh, I to jest Decoration Merchant To się pojawiło w związku z tym, że wiecie Gra obchodzi też jakby urodziny Czy coś w ta takim... Okej, okay, dobra, ja zacząłem tańczyć, nie wiem dlaczego Ale ktoś wrzucił jakąś Jakąś następną bombkę, bo tam jest I je jeszcze jest coś innego, co, co pozwala na, na stworzenie świątecznego klimatu Zaraz tam wrócimy Natomiast właśnie jak widzicie uh, Okej, okay, to jest akurat Nie to Kurczę chciałem tego Mercha do dostać nie mogę kliknąć merchanta? O co to chodzi? Senior trial Hollow statue, okej okay. Ale to nie o to chodziło. Kurczę, przed chwilą tu byłem i wszystko działało, a teraz nie działa. A jak to tak? Co to ma być? Przed chwilą było wszystko okej. Okay. Bo kurczę tutaj w, u tego merchanta co się spierdzieliło, to tak nie wyglądało. Przed dosłownie chwilą. Tu jest drugi, tu jest Merchant, u którego możemy kupić słuchajcie, rzeczy związane z... Hm, to jest dziwne. Rzeczy związane z... To jest, nie, to jest do Strongholda. Z tym, że wiecie, że gra ma kolejny rok i tak dalej, tak, więc, więc po prostu... Dzięki temu możemy sobie kupić za 0 złota za zero kredytów. Mogliśmy coś kupić, no ale w tym momencie nie mogę. A czekajcie, tu jest coś? Nie. Czemu to jest Senior Trial Hall Statue? Coś ktoś tu popierdzielił? Nie, no tutaj powinien być merchant. Czemu to nie działa? Ono cholera, jasna to. Chciałem wam pokazać i dupa. Okej, okay, dobra, ktoś postawił te cholerne holostatuetki i przez to nie dało się do niego dojść. Tak wygląda ten, ten Merchant, proszę bardzo, i faktycznie u niego możemy za 0 złota kupić różne rzeczy. Możemy kupić sobie takiego małego Celebration Jawa, e, zaraz sobie go kupimy, zero kredytów, e, no i tu widzę jakieś mamy kolejne, słuchajcie, postery, czyli, czyli ten, obrazy do powieszenia w Strongholdzie, zaraz pewnie będziemy to wieszać sobie. A, tu widzę, że z różnych tych etapów gry. I Sunny Trail Hostage, okej, to jest ta holo statuetka, którą też możemy kupić. No nic, no kupimy to wszystko. Okej, okay, no dobra, faktycznie jest, popatrzcie, z Rise of the Hood Cartel, Shadow of Revan, The Old Republic oryginalny, ee, Knights of the Fallen Empire, Knights of the Eternal Throne i dodatek z Galactic Starfighter'a i Galactic Stronghold'ów. Te dwa dodatki jakby są tymi, wiecie, darmowymi dodatkami, tak to można nazwać. No to jest jakby podstawka gry, a to są wszystko: Shadow of Revan, Rise of the Hood Cartel i Night. Obydwa no, to są z. Z tych, z. Jak to się nazywa? Z. No, już dodatki z, z Suba. Dobra, słuchajcie, przejdziemy sobie do Strongholda mojego i to powiesimy w takim razie. Bo czemu by nie, to za chwilę się tam spotkamy. A. No i dobra, jesteśmy w Strongholdzie moim. Pomyślałem, że w tym pomieszczeniu tu mam dużo plakatów, więc niech będzie tutaj. No i powieszamy. Tutaj mamy, czyli tak, Starfightery. Tutaj mamy Strongholda. Proszę bardzo, jak to wygląda ładnie. Takie obrazy. Aha, tam Stronghold, tu Strife. No, to można by przesunąć później, a później może się tym będę zajmował. Nice of the Eternal Throne, proszę bardzo. Tu będzie Fallen Empire, proszę bardzo. Umieść. Dziękuję. Tutaj sobie umieścimy Hud Cartel. Tu sobie umieścimy Shadow of Revan. I może niech będzie. A, niech będzie tutaj ten oryginalny. Stara Republika. O, jak ładnie? Popowieszane? Świetnie. Dobra. E, teraz z tym, co nam dają te rzeczy. E, use Calls of the Celebration. to your location to party with your. For, for you, you for 3 minutes. Aha, a tu. Holographic image of Tyral Statue X as a class ability trainer for all classes. Aha! Czyli ta statuetka, którą widzieliśmy przed chwilą Które tam stały, to po prostu jest taki, wiecie, można sobie, generalnie to jest darmowe, więc ja sobie to wykorzystam Możemy sobie to postawić i po prostu w tym momencie Wiecie, możemy tutaj nabyć sobie umiejętności a, i to. Wow, i to zostaje w ekwipunku. Bardzo fajnie. To mnie cieszy. A zobaczmy teraz działę. Ciebany. I sobie lata na balonikach. Pięknie, no dobra. Że mu to jakoś rozwalić. Okej, okay, fajne jest to, że to zostaje. W sensie, wiecie, to nie są jednorazowe itemy. O, tak, w przypadku tego drzewka, tylko to po prostu zostaje bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Eee, pytanie: czy to jest jakiś... A, to jest zboundowane do mojej postaci, ale zawsze mogę sobie to na razie zostawić tu. Nie, to jest zboundowane, to nie mogę zostawić. No trudno. W każdym razie Java będzie mi jeszcze chwilę towarzyszył. Eee, a ja wrócę sobie tam i spróbuję. A czekajcie, ciekaw jestem, czy wiecie, jakbyśmy porzucali tymi ścieżkami w swojego własnego. Nie, nie da się eee, swojego towarzysza niestety rzucić. Nie dobra, to wracam w takim razie do floty, porzucam trochę i spróbujemy coś ogarnąć. No i jak widzicie, tutaj właśnie mi się pojawiło, na przykład tego gościa rzuciłem i dostałem tą paczuszkę. Tak jak widzicie, 50 punktów do Dark i, i ta jedna paczuszka. Już mam ich 6. Bardzo fajnie, tu się troszkę przeżydło w końcu ludzi. No ludzie po prostu sobie tu stoją i rzucają. Możemy to, do tego wentora podejść. No słuchajcie, no w tym momencie stać mnie dosłownie na jeden z dwóch kwiatków, jeden wygląda w ten sposób, chyba coś tu się nie wyrenderowało, drugi wygląda taki, taki mniejszy, taka no pseudo choinka, tak, tak, tak ma to nam przypominać, dobra, kupmy na przykład tego, niech będzie, no i to wszystko gdzieś tam sobie poumieszczamy w naszym strongholdzie, A żeby zdobyć, kurcze, wiecie, maksimum, to trzeba by naprawdę sporo tego mieć, w ogóle tego nie rozumiem, dlaczego tu jest jeden... Uh, Gray Helix Compound, komponent, jak mie jakbyśmy mieli. Czyli 16 Gray Helixów, e żeby mieć taką oto, taką oto orbę, bardzo ładną, to musimy mieć jeszcze 16 tych, tych Gray Helixów z eventu, o którym wam wcześniej mówiłem, czyli czyli z eventu e kurczę, zapomniałem już z eventu e związanego z nacją Gri. No, a resztę, no to trzeba by tu mieć naprawdę sporą ilość tych całych śnieżek, żeby, żeby to wszystko wykupić, no. Zobaczymy, ile mi się uda. No i proszę bardzo, tutaj w ramach tego, co sobie kupiłem na evencie, e, proszę o, bardzo, mam teraz taki, oto, wózeczek śliczny po prostu. To jest jakieś tam, e, to nie jest wazerka, tylko coś innego e, z prezentami z tyłu. To jest właściwie na, A, ktoś mnie, nie, dziękuję, ktoś mnie zaprasza do grupy. Pokażę wam może... A zresztą nie, nie trzeba. Dobra, no to tyle właściwie w tym odcinku. Cześć.